Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. I dzień dobry, witam serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Moi drodzy, musiałem naprawić w dość specyficzny sposób ten bóg, czyli wczytać niestety lokację od nowa, bo nie dało się w żadnym wypadku tutaj wskórać w zasadzie nic poprzednio, więc cieszę się, że miałem safe niedaleko, ale z drugiej strony jest niesmak, ponieważ ta umiejętność jest totalnie zbugowana, przynajmniej u mnie, i nie będziemy mogli z niej korzystać, nawet jeżeli miałbym jakieś, przypuśćmy, fajne, jednoręczne bronie, na przykład, to bo ta furia żywiołów jest jednym z najfajniejszych, na litość boską, jest jednym z najfajniejszych umiejętności w momencie, gdy mamy dwie bronie. Czekajcie, bo ja coś już... Już tutaj nie... O, dziękuję. W momencie, gdy mamy dwie bronie, no to wtedy naprawdę działa to wybitnie i potrafi takie okopa dać z szybkością ataku, że jak mamy na przykład dwa sztylety, to wiecie, to ciach, 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 ciach po prostu jest. I taki smok nie żyje. To robi, i to robi wrażenie, naprawdę. Więc musiałem jeszcze raz, słuchajcie, tutaj przejść, pozabijać ich. Nie, była to oczywiście duża robota, ale kilka minut straconych. To też sobie weźmiemy. I rozdam sobie też ten punkt w kowalstwo, tak jak poprzednio. Pokażę ci, co potrafię zrobić. O, twój łeb lata pierwszorzędnie, to żeś mi pokazał. Zazwyczaj miałem większą kontrolę, słuchajcie, jak graliśmy starczą. To na 100%. Ostatnia pochwała Arasha. Chyba czytaliśmy, bo nie dostaliśmy nic. Fama głosiła, że młoda, urodziwa Danmerka w walce regularnie przez kilkaletnich dni odwiedzała jednego z mistrzów płatnerskich w mieście Łza. Był rok 3 ery 407. Mieszkańcy miasta stwierdzili, że jej ruchów i figury że tajemnicza nieznajoma była młoda i urodziwa, ale nikt nie wiedział jej twarzy. Gdy zjawiła się w warsztacie płatnerza, ten dawał czeladnikom wolny na kilka godzin, zamykał sklep i szedł z nią na zaplecze. Potem po południu dziewczyna odchodziła, by pojawić się następnego dnia dokładnie o tej samej porze. Jak na plotkę, nie było nic szczególnego, choć dokładna natura tego, co starszy mężczyzna i dobrze ubrana kobieta robili na zapleczu, stał się tematem kilku niewyszukanych żartów. Po kilku tygodniach wizyty ustały, a życie w slumsach u Łzy wróciło do normy. Wiecie, to chyba nie czytaliśmy tego. W ogóle nie mogę sobie przypomnieć tej historii. Dopiero miesiąc czy dwa po tym, jak owe wizyty ustały, w jednej z wielu miejscowych tawern pewien młody krawiec, wypiwszy odrobinę za dużo, spytał płatnerza: więc co z twoją młodą przyjaciółką? Złamałeś jej serce? Płatnerz, doskonale świadom plotek, odparł spokojnie: to dobrze wychowana młoda dama z wyższych kręgów. Nie mogło do niej dojść, nie mogło do niczego dojść pomiędzy nią i kimś takim jak ja. No to co robiła u ciebie każdego dnia? Spytał posługaczka, która nie mogła się już od jakiegoś czasu doczekać, żeby otworzyć ten temat. Jeśli musicie wiedzieć, odparł płatnerz, uczyłem jej rzemiosła. Dworujesz sobie, zaśmiał się krawiec. Nie, owa młoda dama była niezwykle zafascynowana moim podejściem do rzemiosła, rzekł płatnerz z odcieniem dumy w głosie. Nim pochłonęły go wspomnienia, nauczyłem ją, jak naprawiać przede wszystkim miecze, łatać szczerby i usuwać złamania, pęknięcia, uszkodzenia rękojeści i lejców. Jelców. Gdy zaczynała, nie miała pojęcia, jak przymocować uchwyty do trzpienia. No, oczywiście, że była zielona, bo czasem mogłaby nie być.
bo czemu mogłoby nie być? Ale nie bała się pobrudzić sobie rąk. Nauczyłem ją, jak łatać wykończenia ze srebra i złota na cennych mieczach i jak polerować je do lustrzanego połysku, aby wyglądały tak, jakby ledwo co wyszły z niebiańskiego kładła bogów. Posługaczka i krawiec zaśmiali się w głos, niezależnie od tego, co utrzymywał stary człowiek. Mówili o szkoleniu młodej damy tak, jak inni mężczyzna mówił o dawno utraconej miłości. Pozostali bywalcy karczmy z chęcią posłuchaliby łzawej historii płatnerza, ale pierwszeństwo miały ważniejsze plotki. W centrum miasta odnaleziono kolejnego zamordowanego handlarza niewolników, dokumentnie rozprutego. To już szósty w czasie mniej niż 2 tygodni. Niektórzy nazywali zabójcę wyzwolicielem, ale tego rodzaju zapał w sprzeciwianiu się niewolnictwu był dość rzadki wśród prostego ludu. Wolał on przezwisko odrąbywacz, bo kilku poprzednich ofiarom zostało pozbawionych głów. Inni zostali po prostu podziurawieni lub pocięci na kawałki, ale odrąbywacz zachował swój pierwotny pseudonim. Podczas gdy entuzjastyczni chuligani zakładali się o stan, w jakim zostanie znaleziony kolejny trup handlarza niewolników, kilku tuzin żyjących wciąż członków tego zawodu konferowało w posiadłości Sergio Tres Mineguara. Mineguara był niezbyt ważnym członkiem rodu Tres, czyli mówimy tutaj o mrocznych elfach, słuchajcie, lecz niezwykle prominentnym handlarzem niewolników. Mógł mieć już swe najlepsze lata za sobą, lecz jego współpracownicy wciąż ufali jego mądrości. Musimy zastanowić się, co wiemy o tym odrąbywaczu i postąpić zgodnie z tą wiedzą, powiedział Minguer, siedząc naprzeciwko bogato zdobionego kominka. Wiemy, że żywi absurdalną nienawiść do niewolnictwa i handlarzy niewolników. Wiemy, że doskonale walczy mieczem. Wiemy, że ma dość finezji i zręczności, by dostać się do najlepiej strzeżonych domów naszych współbraci. Wygląda więc na to, że jest poszukiwaczem przygód, przybyszem. Handlarze niewolników zgodnie pokiwali głowami. Przybysz zdawał się być najbardziej prawdopodobnym przestępcą. Zawsze tak było. Gdybym był 50 lat młodszy, wziąłbym Akrasza. Mój miecz znad kominka Mineguer zrobił szeroki gest w kierunku lśniącej broni i wraz z wami odszukałbym tego terrorystę. Szukajcie go tam, gdzie spotykają się poszukiwacze przygód, w tawernach i siedzibach gildii. Łyczek? Handlarze zaśmiali się uprzejmie. Nie pożyczysz nam pewnie swego miecza na egzekucję, prawda, Sergio? Spytał entuzjastycznie Soron Jeles. Młody, lizusowaty handlarz. Byłby to szczytny cel dla Arasza. Westchnął Mineguer. Ale przysięgłem, że kiedy się ustatkuje, on ustatkuje się wraz ze mną. Ten Akrasz, to chyba jest nazwa tego miecza. Mineguer zawołał swoją córkę Peliach i kazał jej przynieść więcej flinu. Ale flin to taki alkohol, występujący też na prowincji Morrowind. Ale handlarze odmówili. Miała to być noc polowania na odrąbywacza, a nie topnienia smutków w alkoholu. Mineguer serdecznie popierał ich oddanie sprawie, szczególnie, że trunek od jakiegoś czasu drożał coraz bardziej. Kiedy ostatni z łowców niewolników opuścił posesję, starzec pocałował swoją córkę w czoło po raz ostatni, spojrzał z podziwem na Akrasza, i udał się chwilę do swojego łóżka. Ledwie zdążył zniknąć, gdy Peliach zdjęła ostrze z kominka i popędziła z nim przez podwórko za domem. Wiedziała, że Kazach czekał na nią w stajni od wielu godzin. Skoczyła na nią i z cienia, i otulając ją swoimi silnymi, pokrytymi futrem ramionami, pocałował słodko i długo. Najlepszy kowal Kadżitów nie zaostrzyłby tak broni, powiedziała, z dumą patrząc na ukochaną. A wiem, że wczoraj trochę go poszczerbiłem. Tak było, odparła Peliach. Chyba ciąłeś prosto przez żelazny kirys. Łowcy niewolników zaczęli się pilnować, odpowiedział. Co mówili na spotkaniu? Ach, czyli córka jest w zmowie z tym zabójcą.
Myślą, że jesteś przybyszem, awanturnikiem. Zaśmiała się. Nikomu nie przyszłoby do głowy, że kadzicki niewolnik potrafiłby dokonać tych wszystkich mordów. A twój ojciec nie podejrzewa, że to jego drogi Arash uderza w samo serce ucisku? Skąd miałby wiedzieć, skoro każdego dnia znajduje go tak świeżym jak poprzednio? Teraz muszę wracać, nim ktoś zauważy, że znikłam. Moja piastunka czasem przychodzi, by spytać mnie o jakieś szczegóły ślubu. Jakbym miała jakikolwiek wybór. Aha, czyli ona pewnie chodzi do tego kowala i naprawia ten miecz. Obiecuję ci, powiedział bardzo poważnie Kazagh, że nie zostaniesz zmuszona do żadnego małżeństwa, które miałby umocnić twojego ojca i jego niecne interesy. Ostatnim miejscem spoczynku Akrasza będzie serce twojego ojca, a kiedy będziesz już sierotą, będziesz mogła uwolnić niewolników, przeprowadzić się do bardziej oświeconej prowincji i wyjść za kogo chcesz. Ciekawe, kto to będzie. Powiedziała z uśmieszkiem Peliach i popędziła z powrotem do domu. Tuż przed świtem Peliach zbudziła się i wkradła do ogrodu, gdzie znalazła Akrasza, schowanego między dączami goryczaka. Wciąż był dość ostry, ale na powierzchni ostrza widniały ponownie smugi, jakby zadrapania. Znowu ktoś stracił głowę, pomyślał cierpliwie, wycierając ślady pumeksem i polerując miecz roztworem soli i octu. Gdyby jej ojciec wszedł do salonu, by zjeść śniadanie, miecz wisiał już nad kominkiem w nienaruszonym stanie. Kiedy nadeszła wieść, że Kemilith Thorom, przyszły mąż Peliach, został znaleziony na rogu z głową nadzianą na płot o kilka stóp od reszty ciał, nie musiała udawać smutku. Jej ojciec widział, że nie chciała za niego wyjść. Szkoda, powiedziała. Chłopak był dobrym łowcą niewolników, ale jest wielu innych młodych mężczyzn, którzy ucieszyliby się z sojuszu z naszą rodziną. Może młody Soron Jeles? Dwie noce później Soron Jelesa odwiedził odrąbywacz. Walka nie trwała długo, ale Soron był uzbrojony w jeden ostateczny środek igłę, unurzoną w truciźnie, schowaną w rękawie, gdy otrzymał śmiertelny cios, spadł naprzód i wetknął ją Kazagowi w łydkę. Gdy ten dotarł do posiadłości, Minegwar był bliski śmierci. Spiął się do okna Peliach, walcząc z rozmywającym się wzrokiem i zapukał. Peliach nie odpowiedziała od razu, bo zatopiona była w głębokim, cudownym śnie o swojej przyszłości ze swym kadzickim kochankiem. Zapukał głośniej, budząc nie tylko Peliach, ale jej ojca w pokoju obok. Kazagh, krzyknęła, otwierając okno. Za chwilę do pokoju wpadł sam Minegwar. Zobaczył taki oto widok. Jego własny niewolnik za chwilę miał odrąbać głowę jego własnej córce przy pomocy jego własnego miecza. Nagle z energią młodzieńca Minegwar dopadł umierającego Khajiita, wytrącając mu miecz z rąk. Nim Peliach była go w stanie powstrzymać, wbił ostrze w serce jej kochanka. Gdy opadło podniecenie, starzec opuścił miecz i obrócił się ku drzwiom, by zawołać straży. Przyszło mu z nagła do głowy, żeby sprawdzić, czy jego córka nie doznała szkody i czy nie potrzebuje uzdrowiciela. Minegwar obrócił się ku niej. Przez chwilę czuł dezorientację, doznawszy siły ciosu, ale nie czując samego ostrza. Potem zobaczył krew i poczuł ból. Nim zdał sobie sprawę, że jego córka dźgnęła go Akraszem. Już nie żył. Ostrze w końcu znalazło swoją pochwę. Tydzień później, po oficjalnym śledztwie, niewolnika pochowano w nieoznaczonym grobie na podwórku posiadłości, a Sergio Tres Minegwar udał się na spoczynek w skromnym rogu bogatego rodowego grobowca. Wielki tłum ciekawskich gapiów zebrał się, by obejrzeć pogrzeb szlachetnego łowcy niewolników, którego tajemnicą była jego druga tożsamość, odrąbywacza. Eliminując swych konkurentów, gapie milczeli z szacunkiem, choć każdy z nich wyobrażał sobie ostatnie chwile jego życia. Wszale zaatakował on własną córkę, w której obronie stanął nieszczęsny, lojalny niewolnik. Zobacz, jak się fajnie paradoks złożył, nie? Zabiwszy swojego pana, w rozpaczy zwrócił on ostrze przeciw sobie. Pośród tłumu stary płatnerz po raz ostatni spojrzał na młodą damę w walce, nim ta na zawsze zniknęła z łzy.
fajna książka. Jak każda w zasadzie, która jest tutaj spisywana. To są głębokie powieści. Fajne, głębokie. O, czekajcie, czy ja jestem w stanie... tutaj coś właśnie uleczyć. Tą smoczą... O, panie! 200, słuchajcie, pancerza na zbroi. Piękne to będzie. Damy radę ulepszyć na legendarny poziom. I to jest to, co chciałbym widzieć. Niezmiernie mnie to cieszy. Dobra, co mi da kowadło? Kowadło pozwala mi chyba coś wykuć. Tak jest. Smoczy. Buława z kości smoka. Łomatkie, błoskie, jakie to jest brzydkie. Miecz z kości smoka. No dobra. Takie... Młot boj... Nie! No piękne obrażenie, ale... Buty płytowe. Zobaczmy, jakie są jeszcze wariacje tych pancerzy, słuchajcie, generalnie. O, rękawice pięściarza fajnie wyglądają. Tak jakby trochę był żółwiem. Smocza płytowa tarcza. Będzie można zakląć. Smocza płytowa zbroja, taka dłuższa. Taka smocza tarcza. Też zajebista. Ale ta jest smocza płytowa. To ta jest lepsza. To byśmy zrobili. Paski skóry, trzy smocze łuski, smocza kość. Wszystko mamy, słuchajcie. Mamy bardzo dużo zapasów. Smocza łuskowa zbroja. Lekki pancerz możemy w ogóle z tego też zrobić. Wow! Niesamowite. Smocze... płytowe rękawice. Pięściarza. Smoczy płytowy hełm. Bez ocieplenia wygląda troszeczkę inaczej. Strzała z kości smoka. 25 obrażeń. Na pewno wykonamy. Topór bojowy z kości smoka. Super wygląda. No i wielki miecz z kości smoka i smoczy łuk. Słuchajcie, ja będę chciał prawdopodobnie wykonać miecz jednoręczny. Tak mi się wydaje, że to będzie najfajniejsze. Posiadać taki jednoręczny mieczor. Sztaba ebonu, smocza kość. Sobie zobaczę umiejętności. I wrócimy do broni jednoręcznej wtedy. Broń jednoręczna jak najbardziej. I prawdopodobnie rozwalę też tarczę krasnoludzką, która ma bonusy. Ale w szermierze, jak widzicie, mamy tutaj w szermierzu... Nie dojdę do szermierza, nie? Ataki miecza zadaje 10% więcej obrażeń, więc będziemy mogli sobie spokojnie tutaj zainwestować. Fajnie. I to będzie nasz plan. Więc to jest tylko na chwilę jakby ten zamiennik nasz. Dobra, czeladnik. Otwórz proszę te drzwi. Będzie co robić po powrocie do Białej Grani. O, mikstura ostatecznego uzdrowienia. Super, to dwie nawet takie. To mi się przyda bardzo. To też. Fajne fanty. Zrobimy sobie cały, słuchajcie, smoczy taki zestaw, ale jeszcze też poniszczę niektóre z przedmiotów, które mamy. Po to, żeby zdobyć... Czekaj, bo ja wróciłem. Po to, żeby zdobyć po prostu możliwość tworzenia lepszych zaklęć na przedmiotach. Zbliżamy się. Uważaj. Ich dowódca jest podstępny. Mówisz? Nazywają go prawcą. Prawcą. Chyba nie muszę ci mówić dlaczego. Bo oprawia. Jest tam kto? Ty! Gnida! Wow, 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 jaki fajny pancerz! O, ma dendryczny! O, panie! Mikstury... Wypijemy trochę tych. Dobra. Zabiłem to, co mi będzie przeszkadzać. Nie żyjesz!
Pięknie. Co ty miałeś? Dedryczna zbroja płytowa, słuchajcie. To nie jest tak potężne jak nasza. Dedryczne buty, dedryczne rękawice. No będzie na pewno dużo na handel, pojedziemy ze wszystkim. Orkowy topór z popielenia. Zdaje się, że dzisiaj powiem obronę od ognia, płonąc cele odnoszą dodatkowe obrażenia. To mogło być fajne. Refi sztylet też wezmę, bardzo dobry zestaw. I chyba Skior nie dał rady. Nie wiem jak, ale udało im się zabić Skiora. Był jednym z najsilniejszych w naszych szeregach, ale przewaga liczebna potrafi być decydująca. Nie powinien był wyruszać bez wsparcia innego tarczownika. Odejdź stąd. Sprawdzę, czy to na pewno był ostatni z nich i zobaczę, czy zwłoki dostarczą nam jakichś informacji. Mamy coś do zrobienia. Srebrna ręka zadrży na nasz widok. Kto jest naszym kolejnym celem? Cieszy mnie twój zapał. Podobno jakaś mądrala ze srebrnej ręki węszy w okolicy Rift. Zyskamy przewagę, jeśli zakradniesz się do ich obozu i zdobędziesz plany. Zakradnę się? To nie działa, powiem ci, z moją, moim archetypem. Wkrótce to nadrobię. Dobra, weźmiemy wilczą skórę. No i Skiora byśmy jeszcze sprawdzili. Skior nie będzie ciekawego. Wilcza zbroja generalnie to jest całkiem spoko, ale to nie jest nasz jakby wzór pancerza, który też bym chciał mieć. Ależ ten typek miał dedryczny pancerz i mocno bił, naprawdę mocno bił, słuchajcie. Czuć było. Więc dobrze się udało od razu szybko załatwić tych pomniejszych. Chciałem tak właśnie przebiec się i wyeliminować sztaby srebra. O, sztaba srebra jest, słuchajcie. Jeżeli jest sztaba srebra, to ja mógłbym spróbować ulepszyć ten srebrny miecz. Mieć na przykład jakąś alternatywę. Wiecie co, ja się cofnę, bo tam jeden gość miał za chwilę ten miecz. Dwuręczny. Weźmiemy sobie jedną sztukę tego miecza po prostu. Od skoro teraz jest, wiecie, okazja, żeby go posiadać. O, właśnie o tym mówię. Srebrny wielki miecz, to weźmiemy. I czemu nie mieć na przykład kilku rodzajów oręży, na przykład? Będę jak Wiedźmin, będę miał dwa plecy. Będę miał dwa plecy. Dwa miecze na plecach będę miał. Save. Zrobi tej magii, pójdzie na sprzedaż. No i kufer z nagrodami. Drobny klejnotusz mnie nie interesuje. Dedryczna kolejna zbroja, słuchajcie. Okej, okay, no to posprzedajemy je. Ostrożnie! No co tam? Tylko podeptałem go przez przypadek. No i faktycznie wrócimy do białej grani. Niezmiernie jestem ciekaw tego, co nam wyjdzie z tego mieczorka, co nam się uda zaklnąć. Poszukaj plecak. Pierw pomniejszego uzdrowienia nie. Żyłka i przynęta to nie. Złoty pierścień z szafirem weźmiemy. Rzeczy porzucane tak niechlubnie. Niechlujnie. Coś mi się język się już plącze, będę musiał kończyć niedługo nagrywanie. Tam jest chyba wyjście. Nie, tam jest wyjście. Czy to naprawdę siedzisz i... Wow! No to było coś już. W takim razie, że on tutaj, słuchajcie, siedział i nas w ogóle nie zauważył wcześniej. Bo może się zespawnował? Albo wrócił, może wrócił, wiecie, z polowania czy z czegoś. Prawda? I zobaczył, no kompanów nie ma, wyszli. Pewnie gdzieś obradują, ucztują. A tu wszystkie łby już zatknięte na palach. Tak bywa. Dobra. Daleko nas wywiało. Skała Wisielców, moi drodzy. Ale mówię, wrócimy do białej grani. Moment, to chyba w zasadzie, że my mamy chyba do Riften, tak? Gdzieś w okolicy... Ona mówiła, że gdzieś w okolicach Riften. Jeszcze sprawdźmy sobie ten quest. Kradzież planu, właśnie. Gdzie mamy pójść? Riften jest gdzieś na dole. Warownia Trevery. Tam będziemy musieli się udać. Ale mówię, na razie biała grań. Słuchajcie, jeszcze potrzymam ten odcinek, prawda? Bo chcę ulepszyć wszystkie nasze smocze rzeczy. Chcę posprzedawać niektóre pancerze. 7 rano, trochę przyspieszymy. I chcę zobaczyć jedną rzecz. Czy jestem w stanie ulepszyć ten...
Jestem w stanie ulepszyć miecza? Broń. Srebrny wielki miecz. Szczególnie nie umarłym. Żeby nie dało się go ulepszyć. O, jaki ładny. O, piękny jest. No patrz, nie da się tego ulepszyć. Interesujące. Tutaj też się go nie da, na warsztacie? Na warsztacie na pewno się go nie da, ale... Kobieto, idź ode mnie, idź stąd. Sztaba ebonu, można ulepszyć. Dendryczny, słuchajcie, jest lepszy od smoczego, ale smocze mamy po prostu magiczny. I on nie będzie dużo lepszy. 83 na butach. Poczedy na butach mamy... 8, ile? 86... To 83, tu 209. Nie twierdzę, że jestem najlepszym kowalem w Białej Grani. Ten tytuł należy się Eorlundowi Siwowłosemu. Jego stal jest legendarny. W sumie mogę to ulepszyć i mamy jedną tą sztabę stali. Ja chcę tylko. Sprzedam wtedy za rękawice. Z większym zyskiem. Znasz mojego. Tak, tak, znam wszystko. Ale ja wiem, komu będę mógł, słuchajcie, ulepszyć. W takim razie weźmiemy sobie sztaby ebonu. Ja mam kilka ich. Więc po pierwsze, dendryczny pancerz damy naszej dziewczynie. Wartość transakcji, tak. Damy ci w ten sposób. Rój. Ciekawe, czy ona ma na przykład coś takiego, może w lepszej broni pancerz 15% lepiej. O! A to by było całkiem fajne. Tak, wiecie, w połączeniu z naszym naszyjnikiem, kupię to. Bo nowy topór. Zajrzyj do sklepu, jeśli tak, będziesz czekał. Damy jej słucha. Znaczy, zabierzemy przede wszystkim, potrzebuje tak. Smoczych kości. 4 sztuki, nawet więcej potrzebuje tych smoczych kości. Trochę smoczych łusek potrzebuje. Potrzebuje sztaby ebonu. Jeszcze raz. Weźmy tak. Sztaby ebonu mam w ogóle jeszcze jakieś? Łuski, no może niekoniecznie aż tyle. Powiedzmy, weźmy ich 10. Smocze kości weźmy też tak z 10. Jop. Sztabę ebonu muszę kupić. Sztaba ebonu. I potrzebujesz tego naszyjnika. Można przy broni pancerza 20% lepiej. Weźmiemy też ataki broni jednoręczną i weźmiemy też tarcze blokują. Ewentualnie mógłbym. Wezmę na pewno tarczę. Tarczę będę chciał rozwalić. I zrobić sobie lepszą. Zaraz ci dam fajny sprzęt, poczekaj. No tak, muszę polecieć do Farengara. O Boże, dużo tego strasznie jest. Dobra. Nie, najpierw zrobię rzeczy. Tak, najpierw... Pomagam mojemu ojcu bardziej. Kamień szlifierski. Coś tutaj mogę zrobić? Nope. Jeszcze muszę wykonać jakieś przedmioty. Sorry, gubię się. Więc. Smoczy. Bo dendryczny. Nawet jeżeli miałbym porównać, mamy dendryczną wielką, na przykład dendryczny hełm. Muszę mieć serce dendry, strasznie ciężko to jest uzyskać. Smoczy. Pasków skóry nie mam, dobra. Zapomniałem, wiem już czego zapomniałem. Mogę u ciebie kupić jeszcze paski skóry. A, i sztaby przede wszystkim. Mam tu parę niezłe. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? Kobieto, chcę wszystko. Dawaj paski skóry, może być tyle. I dawaj sztaby ebonu, ale to tak bezpiecznie. Te 4 kupimy. W takim razie ja już sobie pójdę. Zdecydowanie. Bonowy smocz. I teraz mamy tak. Miecz z kości smoka. To bym chciał. Jedna sztaba ebonu, jedna smocza kość, paski skóry, jeden pasek skóry. To sobie zrobimy na pewno. Następnie wykonamy... W zasadzie mógłbym na niej też cały, słuchajcie, cały pancerz smoczy wykonać. O, ja sobie wykonam smoczą płytową tarczę. Będziesz ją zakląć.
dedrycznych rzeczy nic nie jestem w stanie wykonać. Będzie trzeba to poulepszać teraz. No. Tak. Kobieta, odstąp warsztat. Po pierwsze. A, jeszcze to ulepszenie lepsze, żeby było. Czekajcie, to robimy tak. Strój. To. Plus naszyjnik. Można ulepszać. Bo mam tak, 20% ulepszenia z naszyjnika i dodaj 35% ulepszeń. Można będzie coś faktycznie fajnie z tego wyjdzie. I wychodzi! Jest, zdecydowanie. Słuchajcie, wtedy miałem 200, teraz mam 221, bo nawet jeżeli miałbym ulepszyć teraz dedryczny pancerz, też 229. Super. No, jest efekt tego. Więc tak, to ulepszymy. To jest na moja zbroja. 221. Ulepszymy też buty, ulepszymy rękawice, hełm, smoczą płytową tarczę i dedryczne rzeczy. Fajnie było zakląć te dedryczne rzeczy. Świetnie. Dzięki temu, weźmy jeszcze przedmioty, broń, powinienem móc ulepszyć właśnie oręż. Czy ty musisz mi zajmować każde miejsce, które ja teraz potrzebuję? I mam tak, ebonowy łuk mogę ulepszyć. Miecz z kości smoka. 71, słuchajcie, obrażeń na jednoręcznej broni. Bierę. Ebonowy łuk ognia. Niewiele, ja bym chciał sobie zrobić kościany łuk jeszcze. Czy dam radę to zrobić? Znaczy, nie kościany, tylko smoczy łuk. Moczy łuk. Jest. Świetnie. I nawet mi starczy. Sztaba ebonu. Dwie smocze kości. Biorę. I czy mamy ich wystarczająco, żeby jeszcze ulepszyć ten łuk? Powiedzmy. Nie. Tego już nie będę miał. Czego potrzebuję? Smoczej kości jednej, słuchajcie, potrzebuję, więc od razu lecimy. Oddamy za naszej Lidii dedryczny sprzęt. Weźmiemy od niej ten ebonowy, który nie jest już potrzebny za bardzo. To życzę ci wielu szczęśliwych lat, Tanie. Prowadź. Po prostu jestem ciekaw, jak będzie wyglądać. Wciąż tu jestem. Będę dźwigać twoje ciężary. Mhm. A dźwigaj. Więc tak, to możesz mi oddać, to mi możesz oddać. W sumie to mi też możesz oddać nawet. Później wyrobi ci ładniejszy. Chyba, że będzie pasował. Tą odporność na ogień byśmy sobie zdezenchantowali. To ci zostawię i ebonowy miecz ci też zostawię. Więc tak, strój. Dostaniesz legendarny... Czy to daj jej. Dostaniesz legendarne też buty dedryczne i legendarne rękawice. Nawet pasuje, słuchaj, ten... Tak, powiedzmy na siłę, ale pasuje. Na siłę pasuje. Teraz ja. To wyrzuć za ulubionych. Tak, patrzę, jeszcze sobie porównuję właśnie tą broń. Więc tak, to dodamy do ulubionych i od razu użyj. To tak samo do ulubionych. Idziemy na ulubione. Ta krasnoludzka tarcza to już nie, to w ogóle będę musiał ją wywalić, podobnie. To jeszcze na chwilę będziemy utrzymywać, tego wyrzucamy. Gdzie jest ta tarcza? O, to założymy. Dodajemy od razu do ulubionych. Następnie... A, i teraz miałem w ulubionych... Miecz z kości smoka, to jest jedynka. Smocza płytowa tarcza, to jest dwójka. I łuk z kości smoka, to jest trójka. O, pięknie wygląda. Jeszcze hełmu ci brakuje. W zasadzie miałem chyba dedryczny hełm. Miałem dedryczny hełm? Nie miałem dedrycznego hełmu. Niemożliwe. Ale tak, to trzeba będzie musieli pomyśleć, co tam byśmy... dać sobie za błyskotki. Ale to zrobię już poza kamerą w takim razie.
I co tu chciałem jeszcze zrobić, słuchajcie? Chciałem zabrać jeszcze jedną smoczą kość. Dobrze, aż tyle ich pozbierałem, nie sprzedawałem ich. Więc tak, weźmiemy jedną sztukę smoczej kości. Więcej nie jest mi potrzebna. I mogę odłożyć... część fantów na 100%. Te rzeczy, co posprzedaję. Smocze łuski... przekaż do kufra. I bym potrzebował jeszcze ze dwie te wielkie dusze. Albo będziesz je kupić. A taki broń jednoręczną weźmiemy. To też wezmę. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, to jeszcze pójdziemy sobie ulepszyć ten łuk. Zobaczymy, jak on będzie się tak naprawdę tutaj pasował. Bo mój przedświt wyjątkowy ma 41 obrażeń, więc jest zdecydowanie gorszy od w obrażeniach. I przede wszystkim jeszcze chciałbym sobie w stroju... bo mam pierścień kondycji, ale wolę obrażenia na broni niż tą kondycję. I jaki mam jeszcze tutaj teraz... Można ruszać broni i pancerzy. To sobie jeszcze zostawię na chwilkę założone. To tak samo, bo zależy mi na ulepszeniu łuku. Czemu ja goły ganiam? Wybierz. O, 43, słuchajcie, obrażeń. Pięknie. To ze smoczy kości będzie trzeba jeszcze coś później strzały. No i teraz załóżmy sobie ten strój, który dla nas będzie domyślny. Czyli... to będzie bom, bom, bom. To idzie na przemiał. Potrzebujemy tego. Atak broni jednoręczną 20%. Biorę to. Tarcza blokowanie to niekoniecznie. A tak bronią dwuręczną, no właśnie tutaj, kurde, bym polemizował. Chciałbym to coś innego pójść. Te ocieplane smocze rękawice, może drugie sobie, słuchajcie, zrobię. Żeby tutaj coś innego dać. Na razie je zostawię, ale ile by mnie kosztowało wykonanie kolejnej sztuki takich rękawic? ...56. I czy jakieś rękawice mają, powiedzmy, więcej? Nie, 53. To ocieplane mają nawet najwięcej, bym powiedział. Więc tak, wykonamy na pewno rękawice ocieplane. To mnie będzie kosztował paski, skóry 2, smocze łuski, smoczą kość. Muszę jedną smoczą kość, jedną, dwie smocze łuski. Jeszcze chciałbym zrobić miecz z kości smoka. Chociaż nie, dobra, na razie niech ona sobie posiada ten ebonowy. Aż nie będę aż tak szaleć. Czemu ty za mną łazisz? Wciąż tu jestem. W środku jest ich jeszcze więcej. Dobrze, cieszę się, że tu jesteś, ale... O, co się stało? Gdzieś ta moja córka słuchajcie, wyleciała, nie ma jej. Zauważyliście to w ogóle? Smocza kość. Jedna sztuka. I dwie smocze łuski. Świetnie. I znowu biegasz z tym gównem na ręku. Tak, zaczekaj. Jak sobie życzysz, tanie. Nie wiem, czemu to się blokuje i ona nie chce... Ona nie chce tutaj nic robić. Czy możesz mi ją usunąć? Na litość boską! Ruszamy? Jak sobie życzysz, tanie? Tak, chodź ze mną. No chodź. Dziękuję. Jestem tu, jak sobie życzysz, tanie. Dobra, tutaj wam podziękuję za uwagę. W takim razie do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronite. Dziękuję serdecznie, a ja wam pokażę finalny efekt już następnego dnia. Hej, papa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.